Witam bardzo serdecznie, Sławek Słoń-Macias. Dzisiaj będziecie mieli Państwo okazję obejrzeć DVD w takim specjalnym jakby wydaniu, które oczywiście związane jest z bohaterem tego krążka, natomiast poświęcone jest Mirze Kubasińskiej. I zapraszam właśnie na spotkanie z Krzyśkiem Jerzym Krawczykiem. Witam Cię bardzo serdecznie. Z moim serdecznym przyjacielem, z którym od wielu lat gdzieś tam wokół breakoutowych i mirowych piosenek się kręcimy. Najważniejszy moment tego spotkania z Mirą to było tak naprawdę zapoznanie się Krzysztofa z wielkim poetą, znakomitym tekściarzem i przyjacielem Miry i Tadeusza Nalepy, czyli z Bogdanem Leblem. I od spotkania właśnie z Leblem zaczniemy. Poznałem też przez takiego człowieka, który już niestety jest, już go nie ma między nami. Jest to też legenda, można powiedzieć, naszej muzyki, między innymi twórcę Jazz Jambori. Mówię o Stanisławie Cejrowskim, który też nie tak dawno odszedł. W zasadzie on zapoznał mnie z Bogdanem Leblem, a dalej tak się potoczyło, że Bogdan mnie zapoznał właśnie z Mirą Kubasińską. Poprosiłem Bogdana, ponieważ wtedy kończyłem swoją drugą płytę pod tytułem Sprzedawca Wiatru i były tam dwa utwory, gdzie sobie tak wymarzyłem. Myślałem od dawna o tym, żeby mogła tam uczestniczyć w tym utworze, w tych utworach Mira Kubasińska. W momencie, kiedy poznałem Bogdana Lebla, zresztą on sam już mi tak komunikował, że dobrze by było, gdyby Mira ze mną zaczęła współpracować. No to poprosiłem Bogdana o telefon do Miry. Oczywiście Bogdan wcześniej uprzedził Mirę o moich zamiarach. Także była przygotowana do tej rozmowy ze mną. Zadzwoniłem. Oczywiście Mira się bardzo ucieszyła. Powiedziała oczywiście, że tak, nie ma problemu. Spotkajmy się i zróbmy to, co mamy zrobić. I tak to się zaczęło. No, jak się dowiedziałem o tym całym projekcie, o tym, że Chris, nasz Krzysiek, załatwił taką sytuację, że będzie śpiewała w jego piosenkach. No, to wiadomo, no, stare czasy się przypomniały. Breakout. No i wiadomo, Mira, gdzie człowiek był o wiele mniejszy, słuchał i fascynował się tą muzyką, a tu nagle co? Będę nagrywał. No to jest frajda niesamowita. No i tak się stało, po jakichś tam próbach Mira weszła, z tego co pamiętam, po 25 latach do studia. No i tutaj był taki moment niesamowity, bo jest żywiołowo, później razem graliśmy, także wiem, jak się zachowuje na scenie, nie tylko ja wiem. Mikrofon i wiesz, co jest. To jest tak, a tutaj mikrofon jest stacjonarny. I nagle, kurczę, ja mówię, Mira, tam jest mikrofon. Wiesz. No i to było takie pierwsze spotkanie, no ale szybko się opanowała, szybko złapała ten rytm muzyczny, chociaż nie do końca pamiętam, ta pierwsza piosenka jej pasowała, bo została jej niejako narzucona. No ale wybrnęła, uważam, że fajnie i to, co zrobiliśmy wstępnie oczywiście, oprócz tych późniejszych rzeczy, no bardzo fajnie. Mam męża do dzieci, które kochają mnie. A ja naiwna zakochałam. Było blisko nas. Ja ci coś powiem.
wtedy właściwie dwa utwory, które w pewnym sensie po tym, jak Mira odeszła, jak przeszła na tą drugą stronę tęczy, jak sama śpiewała, stały się właściwie zaczynem płyty Miracle, prawda? Bo kiedy nagrywałeś z nią chociażby piosenkę Mijam Miasto, do której zrobiliśmy całkiem taki śmieszny, mam wrażenie, i dosyć momentami obfitujący w przygody teledysk, bo gdzieś tam na autostradzie bez zezwoleń, szalejąc między samochodami, kręciliśmy to wszystko, to wtedy nie mieliśmy pojęcia, że tak naprawdę to będą cztery ostatnie piosenki Miry, tak naprawdę, w których wzięła udział. I warto chyba o tym powiedzieć, że to były pierwsze nagrania po 25 latach. Dokładnie tak, właśnie utwór Mija Miasto i Skamieniały Las, który ukazał się na tej drugiej płycie mojej, to były jej pierwsze utwory po 25 latach, gdzie weszła do studia i nagrała to w profesjonalnym studio. I jeszcze ciekawostką jest też to, że nawet nie wiedziałem, że tak jest, tylko gdzieś tam przez przypadek się dowiedziałem ostatnio, że tak naprawdę to był jej jedyny duet, który Mira zaśpiewała, oczywiście nie licząc utworów, które śpiewała z Tadeuszem Nalepem, no bo to wiadomo, tworzyli parę, tworzyli zespół, ale taki duet, który nagrała z kimś innym, okazało się, że chyba to tylko ze mną nagrała, tak naprawdę. Także jest to też jeszcze dla mnie wielka satysfakcja. Zresztą w ogóle strasznie byłem uradowany, ponieważ jakby nie było, wychowałem się na Breakoutach, na Mirze, także byłem jej fanem. I no wielki zaszczyt mnie spotkał, że udało mi się po prostu ją namówić do tych nagrań i że stworzyliśmy tą niestety nie do końca zakończoną produkcję, tą płytę, którą mieliśmy stworzyć z Mirą, którą miała być jej wielkim comebackiem, ale cieszę się chociaż z tego, że udało i mnie i wszystkim, którzy współpracowali wtedy z nami przy projekcie Miracle, że udało nam się zatrzymać te ostatnie próby, te jej ostatnie utwory, te jej ostatnie słowa, teksty, przecież jakby nie było, razem z nią, Sławek, tworzyłeś też ostatnie teksty, prawda, razem z Konradem. Także jest to coś niesamowitego, że nam się to udało, no, chociaż tyle. Duże nadzieje wiązałem z tym, bo ona, tak jej było potrzeba tego i jakaś ta współpraca, no, zaczęła się tak pięknie rozwijać, bardzo i Krzysztof, no i jako wszyscy sobie obiecywaliśmy wiele po tym, bo ona zaczęła wchodzić w to coraz mocniej tutaj, jak ja bywałem, ona tutaj śpiewała w Otwocku często z tymi zespołami otwockimi. Ja tam jeździłem na niektóre koncerty. To ona po prostu, no ona naprawdę odżywała na tej scenie. Bo jak ja pamiętam początki Blackout, to ona miała małe dziecko, no Piotruś był małym dzieckiem. To właściwie jej świat kręcił się wokół tego dziecka. Ona tak wpadała, pamiętam jak się nagrywało płyty, to Mira tam, prawda, tego wpadała, nagrywała coś tego i znowu biegła do Piotrusia. A tutaj to już, prawda, już tak i ten Konrad i to już byli dorośli to, i ona mogła się poświęcić tej muzyce i tutaj no... Ta śmierć ścięła ją, no, w takim momencie, kiedy ona zaczynała drugie życie artystyczne, powiedzmy. Wydaje mi się, że byłaby to duża, nowa jakość, nowa Mira by się objawiła nam tutaj.